Cześć, z tej strony Kafanka, witam Was w kolejnym odcinku z książeczek Lego, tym razem zajmiemy się Księgą Tajemnic od wydawnictwa Amit. Cena książki to 25 zł bez grosza, możecie ją kupić w księgarniach internetowych oraz salonach Empik. Ilość elementów to 7, a figurek możecie zbudować jedną. Wydawcą jest oczywiście wydawnictwo Amit. Figurka Lloyda z Nieumarłych niedawno wystąpiła w magazynie Lego Ninjago, a dokładniej w maju 2017 roku. Figurka dostała jako broń dwie srebrne katany. Na główce dzierży maskę ninja, dwukolorową główka, niestety trochę nie w humorze, widać, że pena walki jest. Na ramiennik w kolorze brązowym jest to ten na dwa miecze. Figurka ma również bardzo ładne nadruki na torsie. Pamiętacie pewnie dzienniczki, pamiętniczki, które się zamykały kółeczką i tam były informacje na swój temat, na przykład jaki chłopak Ci się najbardziej podoba, którego nauczyciela nie lubisz, coś takiego. Ja takie rzeczy wypełniałam 8 lat temu, a właściwie jak zaczynałam szkołę podstawową, wtedy to było bardziej modne. Tym razem Lego wymyśliło coś podobnego razem z wydawnictwem Amit, a bardziej taki dziennik ninja. Początkowo myślałam, że jest to książka z opowiadami, lecz nic innego. Jest to właściwie dziennik, pamiętnik, w którym możecie na przykład otworzyć restaurację dla ninja, przynajmniej sobie udawać, że otworzyliście, odpowiedzieć na różne pytania, co gdyby. Myślę, że książka jest naprawdę pod tym względem ciekawa, rozbudza wyobraźnię. Jest to też dobry pomysł na nudę, na przykład jesteście w długiej podróży, nie wiecie co ze sobą zrobić, rozwiązujecie sobie takie zadania, czas Wam miło wpłynie. Ilustracje w tej książce są bardzo ładne. Tak samo zadania są dosyć ciekawe, troszeczkę Wam pokażę. Na końcu książki jest instrukcja, chociaż w takich książkach niepotrzebna jest instrukcja, bo jedną figurkę jest łatwo złożyć. A także notatnik, które są takie leciutkie szkice klocków, a także w kącikach stron są postacie z Ninjago w takich słodkich pozycjach, szczególnie Dareth czy Lloyd, którego właśnie widzicie. Myślę, że książkę mogę Wam serdecznie polecić. Jak już mówiłam, dobra propozycja na nudę. Dodatkowo dostajecie figurkę Lloyda, czyli możecie powiększyć swoją kolekcję. 25 zł myślę, że dobra cena. Także dziękuję Wam za oglądanie. Cześć!